Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Kolejne 2 krótkie przypowieści o Królestwie Bożym opowiada Jezus w dzisiejszej Dobrej Nowinie. Tym razem mają one nam uświadomić, że Królestwo Boże nie zaczyna się od wielkiego przewrotu, rewolucji, ale na wzór ziarnka lub zaczynu rozpoczyna się od niewielkich, powolnych zmian, które muszą się dokonać w sercu każdego z nas. Do nas należy pierwszy krok. Włożyć zaczyn w miarę mąki albo ziarno w ziemię, czyli nawrócić się do Boga całym sercem, a potem wystarczy czekać. To Bóg sam będzie działał. On sam jest sprawcą tego ogromnego potencjału, który drzemie w niepozornym ziarnku i odrobinie zaczynu. Dzisiejsze przypowieści mają nas zachęcić do cierpliwego oczekiwania na objawienie się Królestwa Bożego, ale również i do współpracy w budowaniu Go pośród nas. Czasem wydaje nam się, że tak wiele trzeba poświęcić, tak niewyobrażalne, ponad ludzkie siły ponieść ofiary. To błędne myślenie. Bóg daje znacznie więcej, niż my możemy Mu ofiarować. Nasza zgoda na przyjęcie ziarnka do gleby naszego serca sprawia, że nasze życie staje się wielkim drzewem, a garść mąki pysznym, sycącym chlebem. Jak długo mąka stawia opór przed przyjęciem zaczynu, a ziemia przed przyjęciem ziarnka, tak długo leży bezowocnie. To działanie Boga w nas sprawia, że życie nasze obfituje w dobre uczynki, że nieustannie owocuje i pomnaża dobro w świecie. Przemiana świata zaczyna się dziś od mojego serca. Pozwólmy Bogu działać.